Dzień dobry, znaliśmy. Halo, kolego. Co? Kolego, bardzo mi przykro, ale musimy wyjeżdżać za chwilę. No i git, jestem ready. A Haniula gdzie? Hania poszła srać. Aha. Witamy w kolejnym dniu, trzecim, w zasadzie naszym ostatnim tutaj, jeszcze tylko jutro rano, ale dzisiaj mamy głównie wodne atrakcje i jakieś takie miejskie. Hania nas zabiła w nocy, słuchajcie. Ale że co? Myślałam, że Bartek ma się na minę świeżego, ona wszystko mówi. To, że się tutaj wywaliłam, to kwestia A, bo ty tego, się tu wywaliłaś. Coś leżało, no. A, bo ty się wywaliłaś. Ja nie wiedziałam, że ty się wywaliłaś. Jesteśmy na miejscu. A gdzie jesteśmy, Wika? Będziemy się uczyć tego, w czym ty się specjalizujesz. Tak, dokładnie. Przyjechaliśmy, proszę państwa, do miejsca, w którym spędziłem bardzo dużo czasu, czyli do chałup, do szkółki Winda, w której je uczyłem i będę uczył dzisiaj tych oto gagatków plus Fausti. I Hania? Nagrywamy, proszę pana, pan musiał przyjeżdżać. Przemek Procyz jeździ tutaj po prostu. Będą dzisiaj w piankach pływali. Przeprowadzę lekcję. Nie, pływamy w piankach. Przeprowadzę taką lekcję z prawdziwego zdarzenia, żeby spróbowali się chociaż troszkę przepłynąć. Myślę, że się uda. Czyli Bartek będzie dzisiaj naszym trenerem, proszę państwa. Instruktorem bardziej. Instruktorem. Międzynarodowym instruktorem windsurfingu, tak, tak. Tak na mnie nazwał znowu! No nie! Ale będę miał szczęście. No nie! Znowu! Ale jeżeli nie widzieliście, kiedy tak dostałem strzała od ptaka, wbijajcie na odcinek z EPOK! Przejmuję się i ciekaw jestem, jak sobie wy będziecie dawać radę, ale ja też jestem świadom, że to będzie moja pierwsza lekcja od roku i też się zastanawiam, jak ja sobie będę dawał radę. Mordecko! Mam misję, kochani, zmienić majtki na kąpielówki, ale wszędzie są ludzie, więc... Słuchajcie, korzystając z tego, że jesteśmy w ogóle w tym miejscu, też wam pokażę delikatnie, jak wyglądało tu w miarę moje życie. I patrzcie, tu jest Mandżuria. Tu są wszystkie takie małe kamperki, w których mieszkają instruktorzy przez cały sezon. Jak dobrze daje, to sobie bierzesz takiego. Siedem. Takiego, ale to są już takie potężne, są już żagle kamperowe, które to mają... To może porwać cię? Chłopie, to może ci porwać i okraść ci całą rodzinę. Serio, to jest takie mocne. Ja się nie zbliżam. W której przyczepie spałeś? Tutaj macie, słuchajcie, przez długi czas spałem w tej przyczepce, ale teraz wam pokażę to, w której mieszkałem najdłużej i ona się znajduje tam. Nie wiem, czy tam ktoś mieszka, dlatego tak delikatnie podejdziemy. O! No to nie wejdziemy, ale to była moja przyczepka. Co ty gadasz? No. W tym składziku mieszkałeś? Ej, tu nie wyglądało to tak. Dziewczyny się rozbierają, więc tak, to jest ten content, drodzy państwo. Sylwek! Ala właśnie powiedziała, że tu jest klimat, jak z H2O wystarczy kropla. I tak jest. Czy ja jestem Clio, ty jesteś... Ja Ricky. I Erma! Tak, pasuje, pasuje. Dobra, ale to będzie złe. Tym bardziej cieszę się, ponieważ jest to moja szkółka, w której pływałem, Fansurf, i możecie ją znaleźć oczywiście nigdzie indziej jak na Helu. Najlepsi instruktorzy, najwięcej sprzętu. Bardzo cieszę się, że mogę o nich wspomnieć i zwrócić więcej oczu na tę szkółkę, bo uważam, że nie znajdziecie lepszej na Helu. I co, a teraz zobaczcie, jak wyglądało nasze wodne szaleństwo. I dla mnie będzie ten rozmiar też git, tak? Tak jest, to dla mnie. A no, takiego olbrzyma wielkiego. Znajdzie się jakiś? Czy nie? Ej, ale sexy to wygląda, jak taki ninja trochę. Nie, 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 patrz. Ja już się zmęczyłem, jeszcze nie zaczęliśmy. Ej, kochani, oczekiwania! Ej, ale właśnie widzicie... Czujesz jak Power Ranger teraz. Jak za pupkę. Która lepsza? No, twoja lepsza. No patrz, dotknij moją, a jego. Lepsza. To jest kwestia pupki, wiesz? Ale kto wie, co to jest? To jest deska windowa. Bardzo jesteście mądrą grupą. Tak mówię wszystkim grupom 5 lat. Są dwa typy osób. Jedna, te, które się przyznają, że walą w pianę. Ja. I te, które się nie przyznają, że walą w pianę. Teraz to robię. Gotowy? 3, 4. Ale siku czy kupę? To i to. Tutaj każda deska ma swój numerek. 195 oznacza nie, że tyle mam centymetrów wzrostu, choć to prawda, ale oznacza wyporność deski, czyli to jest 195 litrów. Tu usuwamy jedynkę i osoba o takiej wadze może sobie normalnie śmigać na tej desce, dlatego bierze ją Patryk. To jedynka. I schodzimy sobie tym zejściem, co Bartek, do wody. Będzie trochę zimna, ale nie bójcie się. Zimna woda. O, jaka zimna, bez kitu woda. Nie. Ej, jesteśmy takimi nieznośnymi dzieciakami, które chcą już patrz, do przodu. Patrz, nie. Zejdź, złaź, Bartosz. Proszę popowiedz na mnie. No dobra, nie pan nie mówi. Proszę pana. Tania, bo nie dostaniesz naklejki. Przeprowadzę wasze specjalne miejsce, ponieważ tutaj pod naszym molą mieszkają, słuchajcie, jaskółki. Wow!
przejdziemy koło jaskółek, ale tam trzeba być bardzo cichutko, dobrze? Żeby ich nie przestraszyć, ale sobie na nie popatrzymy. Cisza teraz, nikt się nie wydziera! Jesteśmy na drugiej stronie. Już ona się cześć? Może? Czuję się zaopiekowany. Tak, tak, tak. Jesteś tak. Super trenerem. Tak, tak. Jednak nie jesteś super. Proszę bardzo. Antoś, zostaw ją! Antoś! Pasujesz Antoś. Dobra, każdy zejdzie ze swojej deski. Tak, już tylko mam czas, poczekaj. Ej, to jest autentycznie. To jest niesamowite, bo czy są pięciolatki, czy dwudziestoparolatki, każdy jest taki sam. Zawsze. A czas grę! Każdy jest taki sam. To, to! Jeszcze ktoś się musi medu zbać. Kto chce? Ja! Pierwszym naszym zadaniem jest, żeby wejść na deskę. Wchodzimy. I utrzymujemy się na desce. I ustawcie się, proszę, nogami do dziobu, czyli tak. Pierwszy naklejkę tam. O tak. Twoje ciało wika teraz działa jak swego rodzaju żagiel i po prostu płyniesz. Dlatego zejdźcie teraz i kolejnym naszym ćwiczeniem jest dokładnie to samo, tylko trzeba stanąć, okej? I robimy tak zwany taniec deski, czyli naciskamy nogami delikatnie na burty i robimy takie fale. Trzeba pamiętać. Wika już do Gdańska płynie. Teraz dobierzcie się proszę w pary i próbujemy się zrzucić nawzajem. Nie, jedną ręką, dlatego trzymam jedną rękę. Nie, ja nie chcę pisać. Cześć kochani, ja też będę miał GoPro. Ale mi do dupki spadła woda. Chodź Patryk, tutaj. Chodź Patryk, nie, ja nie wchodzę, zimno. A można sikać. Łapcie się za ręce i przeciągajcie się. Chociaż... Te ćwiczenie jest trudniejsze niż myślałem. Jak mu... kolano jak mu zgiął. I każdy bierze swoją dechę teraz. Chodźcie, ja wam pokażę ostatnie ćwiczenie. Ja już na taką fajną... już na taką fajną równowagę. O, ale surfer przepewszy. Uwaga! Bartek, bardzo ładnie! Patrz, 360 robię! Wow! Bardzo ładnie! First try! Słuchajcie, powiem wam, szczerze widzowie, że jest bardzo, bardzo zdolna grupa. Podoba się, są zajawieni. Bartek, czemu nie na desce? Kurde, to nie jest takie łatwe, jak się wydawało! Nie jest! O, jest fajnie, urodziłem! Kraska! Ale widzisz, tak naprawdę ty już pływasz teraz, bo ciągnę cię i to jest takie uczucie mniej więcej, jakby płynęła z żagle, patrz. Wtedy przyspieszasz trochę. Dzisiaj robimy ostatnią zabawę. Wow! Ustawiamy deski równolegle do siebie w rządku. Chodź Patryk, na nogach jest szybciej. Nie problem. Ej, to jest coś, ej, to wszystkie teksty, które wam mówię, to są wszystkie teksty, które się mówi do dzieci. Bo dzieci tak samo, no, to jest tak piękne, jak to, co wy robicie, to samo dzieci sześcioletnie. I to jest dokładnie to samo, że ktoś jest tak, wiesz, nie? I płynie z nami. Wow, ale fajnie. O, super. To jest jeden skupowany dzieciak. Tak, ale ten trener Bartek jest super. Ej, Patryk, bo pan się zdenerwuje. Jestem jak deska. Słuchajcie, teraz jest zabawa polegająca na tym, że musimy oddać właśnie hołd Posejdonowi. Polega to na tym, że wchodzimy na deskę i robimy cień. Wow! Ja pierwszy! To idziemy po kolei. Patryk pierwszy. Ja! Ja pierwszy, słyszeliście? Ale bo zaczynam od najgorszych. Nie, pierwszy, czyli zawsze jest najlepszy. A jak się połamie, panie kapitanie? Tak, ale jak ja się połamie? Poparzyło, chyba meduza! Nie ma tu medy, wiesz? Dzisiaj zadzwoniłem do pana meduzy i powiedziałem, żeby nas nie parzył, więc dzisiaj nie ma meduz. Autentyczny tekst, który też padał na lekcji niejednej. I dzieci, naprawdę? Tak, naprawdę. Najsłodszy tekst, serio!
dzieciaki pływają, co? Bardzo, no, tylko jest strasznie zimno. Ale pięknie pływają, pięknie. Mam tutaj wysokie nie można się pozbyć w to? Walniane! Piłem są to. Czekajcie, Fika będzie sikała w piankę. Nie umiem przełamać tej blokady jeszcze. Dawaj. To pana to. Ale dobra, to sobie tak będziesz biec. Nie róbcie tutaj żadnych skoków na bombę, bo dupą tak uderzyłem. To była pierwsza część, pierwszy segmencik, który nazywa się oswajanie z deską. Teraz idziemy, wracamy szybciutko na brzeg, weźmiemy sobie pędniki, czyli coś, co pomoże nam popłynąć i wrócimy tutaj już następnym razem z żaglami, żeby popływać. Ej, a ja tu mam rozprutę, czy ja tu mam dziurę, stary? Gdzie się tam woda do majtek leje? Ej, mam dziurę w tym, akurat na majty. Zostaw mi rowa! Grałem w dupę! Pamiętacie, koło jaskółek ci utworzę był gniomu? Moja jaskółeczka tutaj nasza. Zwyzywałem je. Specjalnie piłem wodę, żeby zebrało mi się siku. Chcę spróbować się nasikać. A ja mam swoje bokserki na sobie. Ja mam kąpielówki. Będę miał obszane bokserki. Ale to się obmyje wszystko. Nie, nie tak jeszcze. Idziemy nam dopływać! Nie? A czemu ty masz taki duży żagiel? Bo jestem trochę większy. Co, jesteś większy? Chciałbyś. Ej, patrz, Tymek ryzykuje 40 tysięcy złotych. Bartek, w jaki sposób się mnie blokuje? Patrz go, triki robi jakieś, a nie pomoże nam. Ej, to nie będzie takie łatwe. Przyciągamy tenik, łapiemy i delikatnie prostujemy ręce. I zaczynam płynąć. Jak płynę, dostawiam rękę, odstawiam nogę i odchylam się do tyłu i uwam żaglowi i śmigamy! Brawo! Boję się! Dobra. Ej, ale mnie zjeba! Ej, zgubiłem się! Czemu mnie tak obróciło? Biczka! Dawaj, Patryk, to się kameruje! Pietrzony żagiel mi utknął. Prawie. Tak przyjemnie się śmiga, kurde. O! Teraz wejdzie. A ja pokaż, jak to się robi, bo to jest stupa. Kurde! Ale płynę! Bartek! Tylko nie odpływaj za daleko! Dobra, zmieniam kierunek. Jak się tym hamuje? Wow! Wow! O nie, no! W tą stronę się kładzisz, żadnego! A może ja się stoję? Wow! Ale zajawa! Jak w końcu wyjdzie, to jest coś nieprawdopodobnego. Super, Patryk! Ręce prosto, odchyl się do tyłu, biodra do przodu i lecisz! Do przodu biodra, nie wypinaj dupala! Ale dobry jest! Ale ten gość jest dobry! To jest prosty zwrot, a jest jeszcze zwrot dla prosów, tak zwany helikopter i patrz się na to. Starajcie się powtórzyć to, co wam pokazałem. Ja umiem. Ej, serio sobie dają radę świetnie. Hania złapała i pierwsza w ogóle popłynęła. Bartek też super sobie radzi, Patryk super sobie radzi, Faustin też. Tutaj bierzemy Wikę i też zrobimy tak, że przepłyniesz. Chodź. Odchylaj się do tyłu i przyszedł. Patrzcie przed siebie. Brawo, Wiko! Super, no i co? Nie popłynęła? Popłynęła. Hania jedyna nie straciła wysokości. Gratulacje! Bardzo ładnie. Tak naprawdę Hania radzi sobie najlepiej. Ona jako jedyna bardzo ładnie trzyma wysokość, czyli to znaczy, że nie spływa z wiatrem. Bardzo cię chwalę. Mówię, że przypłynęłaś do miejsca, z którego wypłynęłaś. A za to jest naklejka. No, tak. Super, Fabi! Super, Cizie, ręce prosto. Ale zarobiliście. Każdy już pływa i to jest niesamowite. Bardzo, bardzo ładnie im idzie. Jestem dumny. Taką grupę spokojnie mógłbym uczyć. Brawo, Fabi! Super, super!
Taką grupę mógłbym spokojnie uczyć. Są naprawdę wdzięcznymi uczniami. Aż mi się serduszko cieszy i mi się przypominają czasy, jak uczyłem tutaj. Wow, aż mi się łezka w oku, ale fajnie! Że w końcu mogę zabrać, właściwie oni mnie tutaj zabrali, ale że mogę się podzielić tym i mogę zanurzyć paluszek dosłownie w części mojego życia, która jest dla mnie bardzo ważna. Było wszystko kontrolowane. Chciałem powiedzieć, że ja bym mógł tutaj pływać jeszcze fest długo, przez to, że jak mi się to podoba, przez to, jak nam dobrze to wyszło, ale też główną zasługą jest super trener, także dziękujemy bardzo, super uczysz, fajnie się z ciebie słucha, nie? Dziękuję. Także dziękuję wam bardzo, bardzo się cieszę, tak naprawdę to jest dla mnie, myślę, że jeden z ważniejszych odcinków w to lato, bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, może wy też kiedyś złapiecie nas śmigających po zatoce gdzieś, na przykład jutro o 17, bo będzie nowy film, także widzimy się. Tak jest. Dobra.